smakkujaw.pl, zupa paprykowo-pomidorowa z dodatkiem ryby. Ugotuję dzisiaj fantastyczną zupę paprykowo-pomidorową z dodatkiem ryby. Ta zupa jest naprawdę rewelacyjna. Będziemy potrzebowali 3 papryki, no najlepiej gdyby były one różnego koloru. Będziemy potrzebowali również po pół papryczki chili, pół czerwonej i pół zielonej. Będą potrzebne pomidory, mamy tutaj pomidory krojone z dodatkiem oliwy, z oliwek i z czosnkiem. Oprócz tego będziemy potrzebowali 5 ząbków czosnku, litr bulionu warzywnego, będzie potrzebny olej do podsmażenia czosnku i papryki. My używamy oleju kujawskiego, ponieważ promujemy Kujawy. Dodamy do naszej zupy solidną garść majeranku. Oczywiście można użyć innej przyprawy, może to być na przykład bazylia. Bazylia się świetnie komponuje z pomidorami, ale my dzisiaj zrobimy zupę z majerankiem, ponieważ ona bardzo dobrze komponuje się z rybą. I będziemy potrzebować filety rybne. My tutaj mamy akurat z mintaja, ale można użyć innej ryby, na przykład nototeni. No i oczywiście do przyprawienia zupy będzie potrzebna sól i pieprz świeżo zmielony. Czosnek kroimy w plasterki, a za moment go posiekamy. O. Czosnek posiekany, a zatem zabieramy się za paprykę. Najpierw kroimy ją na połowę. O. Usuniemy teraz gniazda nasienne. Staramy się w miarę dokładnie oczyścić z nasion i pokroimy ją za moment w paski. Paprykę kroimy w takie mniej więcej paseczki. Udało nam się kupić taką przepiękną, mięsistą, także na pewno zupa będzie z niej rewelacyjna. Kończę kroić paprykę i za moment posiekam po połówce papryczki chili. Przerzucamy paprykę do miseczki. Pięknie nam kolorowo wygląda, pięknie pachnie i super fantastycznie smakuje. Zabieramy się za papryczkę chili. Z papryczką chili trzeba uważać, ponieważ ona jest bardzo ostra i żeby nie daj Boże nie dotknąć do oka. Ja oczywiście usunęłam gniazda nasienne, kroję w takie w miarę cieniutkie paseczki i teraz ją tak drobniutko posiekam i to samo zrobię z zieloną papryczką. Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej, tak żeby przykrył dno patelni. Chwileczkę dosłownie odczekamy i wrzucamy czosnek. Tak dosłownie króciutko go podsmażymy, żeby on się tylko przyrumienił. Ważne, żeby czosnek nam się nie przypalił, bo wówczas potrawa zyska takiego goryczkowatego smaku. No, już zaczyna ładnie skwierczyć na patelni. Czosnek już nam się lekko podrumienił, przepięknie pachnie, a zatem wrzucamy paprykę. Przemieszamy, dorzucamy papryczkę chili, wszystko przemieszamy, zmniejszamy odrobinę gaz, osolę odrobinę paprykę, żeby szybciej puściła sok i będę ją dusiła około 10 minut, aż będzie półmiękka. Ważne, żeby jej tak za mocno nie rozgotować, ponieważ ona jeszcze będzie gotowała się dalej w bulionie. Papryczkę mamy już
podduszoną jest taka al dente, a więc taka, jaka być powinna. I wlewamy teraz pomidory. Jedno opakowanie i drugi kartonik. Wsypujemy solidną porcję majeranku. Dodajemy pieprz i wszystko wymieszamy i będziemy dusić kolejne 10 minut. Staramy się tak w miarę dokładnie przemieszać wszystkie składniki. Minęło 10 minut. Ja w międzyczasie wstawiłam bulion i zaraz przełożę całą zawartość patelni do bulionu i będę gotowała około 10 minut. Ja na razie robię to najpierw łyżką, ponieważ patelnia jest dosyć ciężka i trudno by mi było utrzymać. O. Przełożyłam całą zawartość do bulionu. Teraz to podgotuję jeszcze około 10 minut. Dokładnie wymieszam. Nasza zupa już przepięknie pachnie, cudownie wygląda. Przykryję pokrywką i tak około 10 minut, a w międzyczasie pokroję ryby. Kroję rybę na takie mniej więcej kawałki. One muszą, nie mogą być takie za małe, bo to ryba musi być konkretnie wyczuwalna. O, tak robię z każdym filetem. I rybkę mamy już pokrojoną. Zaglądamy do naszej zupy. Ona się już nam gotowała na takim wolniutkim ogniu 10 minut. Łatwo zapamiętać, bo to w zasadzie każdy etap trwa 10 minut. Przemieszam, spróbuję, czy zupie niczego nie brakuje, żadnej przyprawy. Zupa jest cudowna, pikantna. Dzięki majerankowi też cudownie pachnie i cudownie smakuje. Nadszedł moment, żeby wrzucić rybę. O. I znowu będzie kolejne 10 minut. W zasadzie teraz możemy powiedzieć, że jest to zupa rybna. Ona już zawiera wszystkie składniki, które mieć powinna. O, i teraz leciutko tylko zanurzymy rybę i kolejne 10 minut i nasza przepyszna zupa będzie gotowa. Minęło kolejne 10 minut. Nasza zupa jest już gotowa. Pięknie pachnie również rybką. Jeśli chcemy tę zupę podawać dzieciom, radzę nie dodawać papryczki chili, ponieważ ona jest bardzo ostra w smaku. I już wyłączam gaz i za moment podaję zupę do stołu. Nasza zupa jest już gotowa. Nalałam na talerz. Przepięknie wygląda, przepięknie smakuje. Jeszcze tylko listeczek zielonej natki pietruszki i zupa jest już gotowa. A zatem życzę smacznego.